Telefe.com Warwick Studios prezentuje Pasieka. No ja mam tutaj taki plakat ze starym dziadem i ja chcę ci go dać, żebyś się nie czuł taki smutny, wiesz? Super, nie? Tak, ale wiesz, że są lepsze prezenty na 50-lecie życia na Ziemi. Ja długo żyję, nie wiem czy wiesz, popatrz na moją twarz. Ty długo żyjesz? No ja kurwa długo żyję, ty nie widzisz? Ty jak ty 30 lat masz. A co? A czuję się jakbym miał 50. No bo to przez ten alkohol. Alkohol ja nie piję nigdy. Albo może nie pamiętam, że piję. A może, ja może nie wiem. Nie wiem, ty jakiś zjebany jesteś. Bierzesz ten kurwa plakat czy nie? Bo jeszcze mam kurwa dwóch takich tutaj do powieszenia na twoje miejsce. Także ja się pytam, chcesz go czy nie? Ale nie płacz, stary dziadu. Nie, wydaje mi się, że chyba, no, za długo nie piłem. I nie wiem, co się dzieje w ogóle. I gdzie ja jestem, kurwa. Nie wiem, co się z moim życiem dzieje. To ja mam 50 na 30, co się dzieje? Słuchaj, tutaj masz szklance kompot, weź się może napij kompotu. Może zjem troszeczkę tej. No. No zjedz troszeczkę, no. To wygląda jak gówno słonia. Nie, bo to ryż z mięsem i z warzywami. A no tak. To zjem, ale jak ty zjesz pierwszy to jedzenie, okej? Nie rozumiesz mnie? A, widzisz, ja mądry. O, jak było za tyłte, to ty też umrzesz. Ja mądry. No i słuchaj mnie, bo Simsy graliśmy i się dowiedziałem, że to ma. No a mnie nie obchodzi jakieś Simsy. Ja stara baba jestem. No Simsy, kurwa, czwóreczka. Ubisoft wypuścił. Słuchaj, tutaj mamy rachunki za internet i ze sklepu Steamowego za te twoje DLC-ki. Słuchaj, tu jest 2000 zł na twoje imię. I będziemy musiał zapłacić, bo inaczej ci komputer zabierzemy na przykład, bo to wtedy komornik przyjdzie. Także no, to jest twoje kwestie, czy to zapłacisz, czy nie. Ale wiecie, że to nie na mnie te rachunki są. Ale to pan kupywał. No, co tu jebańsko robicie, tak? Nie, żadne jebańsko. Ja chciałam przepis na kopytka, bo ja muszę dla chorego ugotować. No i akurat weszłam i... Tak, weszłaś. No, weszłam, no i twój mąż... ja jej tylko powiedziałem, że w zamian za to, że będzie nam u mnie... No, że będę u ciebie robić na pasiece. No, ja może wyjdę lepiej. No, słuchaj. Jak się tutaj bawisz? Słuchaj, ja widziałam cię już z kilkoma babami i ty zawsze pierdolisz im o pasiece. I mi się to nie podoba. Ruchaj se kogo chcesz, tylko ja nie chcę słyszeć o tej pasiece, bo synek Szymuś się denerwuje. Ale mnie to nie obchodzi. I to jest moja pasieka. Zasługuje. Ma lepsze życie. A ty mu go nie zapewniasz w ogóle. No ja mu zapewniam, super życie chcę mu zapewnić. Co mu zapewniasz, kurwa? Pasiekę mu zapewniasz, kurwa, będzie biegał debil za pszczołami, go pogryzą. No i chuj mnie to. No i kurwa, ja nie będę płacił rachunki żadne, bo ja jestem, kurwa, jest wolność i ja mogę sobie powiedzieć, że ja nie chcę i nie muszę, kurwa. Ale proszę pana, to bank wysłał. To nie zależy ode mnie. Jeżeli pan tego po prostu nie zapłaci, to panu za to panu komornik domu pierdoli, no, na 2000. Nie wiem, czy pan coś ma w domu na 2000 na przykład. O, nie rozumiem po chińsku. Proszę wyjść. Bo inaczej panią sama wyrzucę. To ja mam za 2000, to mogę dać tę babę, co obok mnie stoi, tę z Meksyku. Ona chyba jest warta 2000. Nie jestem warta 2000. Miałaś po chińsku. I padzi, tu wkładasz kartkę. I to z drugiej strony wylatuje i pa, i jest tutaj napisy są. Widziałeś coś takiego kiedyś? Super, nie? Co się dzieje?
Zajebisty, kurwa. Ale coś taki niezadowolony się wydajesz. Nie grałem w Simsy od godziny. Czuję się dziwnie. Musimy zagrać, wiesz? Musimy więcej Simsów. Nowe DLC trzeba zamówić. Już wyszło wczoraj. Tylko 500 złotych. Damy radę. Myślę, że jak sprzedamy dzieci, to damy radę. Simsy. Najważniejsza rzecz na świecie. No i ogółem to jeszcze te pierogi bym wszamał z tym, co zdycha, ale nie mogę znaleźć jego pokoju. Pierogi? Chodź tutaj. Nie kupisz żadnych DLC za 500 złotych. Ponieważ nie mamy już pieniędzy. Będziesz nas tylko zadłużał. Zadłużał. Nie. Nie. Kopeczka. Z mięsa robią. Ale jak to wegańskie. O Jezu. Boże. Jezu, wegańskie jedzenie, o Boże. Irenka! Wasted. Słuchaj mnie, kurwa. Ja nie będę inwestował w tę pasiekę. Ja to mówiłem też wtedy w przeszłości, to wcale nie jest sfabrykowana wspomnienie i chuj. Kurwa, brednie, ja pierdolę. Wegańskie jedzenie! Kurwa! Ja pierdolę! Kolo mi dali do picia, wiecie, drodzy widzowie? O! Widzę, że to głupia kujwa wróciła. Dzień dobry. Elubina! Znowu te kujwa pasieki będziesz zakładać, dziwko? Nie w moim domu. Nie będzie żadnych pierogów, nie będzie pasiek, nie będzie kotletów. Ale ja już postawiłam na dachu trzy ule i chuj mnie to obchodzi. Co ty do mnie mówisz, głupia babo? Co? Trzy ule? W moim domu? Tak, trzy ule. Przywiozłam czwarty. I zaraz go pierdolnę na dach, czy ci się to podoba, czy nie. Także, no, możemy się dogadać jeszcze. Dajesz mi tego Snickersa, co masz w lodówce. Słuchaj, no ja nie wiem, co ja mam z tą niemeksykanką zrobić. Znowu przyszła mi zasmradać dom. Wypierdalaj stąd, ja? Kurwa. Dzwonią do mnie, a ty kto mi wchodzisz teraz? Prezydent Meksyku, kurwa. Wypierdalaj mi stąd, rozumiesz? O, jedz! To te pierogi? Słuchaj, dziadek sam robił. Jedz. Słuchaj, tutaj pierożki zrobiłem, rozumiesz, z ziemniaczkami, kurwa. To jedz, bo drugiej takiej okazji nie będzie. Super było, pamiętam. A ja już mam prawie Glocka. Już mam prawie uzbierane. Przedałem temu dziadowi. Bardzo dobrze. Trzeba się starać, będziemy mieli Glocka, rozwalimy pasiekę, przystrzelimy ule. No właśnie o to mi tutaj chodziło. Zajebiście. Ja będę prekursorem swojego gatunku. No i o to chodzi, trzeba się w życiu ustawić, moi drodzy. No kurwa, tak trzeba, żeby do czegoś dojść. No i w ogóle, wiecie... Ty, a powiedz mi, dlaczego ty jesz chleb do tego w ogóle? Co, nie można chlebu? Dobry jest chlebek, siadać proszę. Ale... W ogóle chlebek, Simsy... Życie jak w Madrycie, kurwa. Ale słuchaj. No słucham. Co gadasz? No mów, kurwa, przecież ci nie przejewą. Ale to jest mięso i ziemniaki. Dlaczego ty jesz do tego chleb? No chleb mogę jeść z czym chcę. Chleb pasuje do wszystkiego. Nieprawda. Nie zgadzam się z tobą. Jak nie? Bo jak na przykład jesz bułkę, to ona koliduje z chlebem. I może ci żołądek rozsadzić.
No ale kurwa, przecież możesz sobie opie doić nie. w chlebie i jest pyszne. Nie, właśnie nie. To jest wszystko kłamstwo. Jak, a kto tak powiedział? Ja tak powiedziałem, bo ja to sprawdzałem. Ty kurwa, chcesz na solo? Chcesz na Fame MMA? Teraz zrobimy kurwa bitwę i będzie rozpierdol, bo bułka z chlebem to jest pyszne kurwa i ja to jem codziennie. O, tutaj trzeba wpisać posieki. No, co się tobie stało? Boże, Jezu Chryste, słuchaj mnie. Co potrzebujesz? Przecież udusiłem, poczekaj. Proszę cię, znajdź przepis na kopytka. Błagam cię. Znajdź, zrób to dla mnie. Inaczej umrę. I te pierogi złociste, ruskie. Pierogi złociste, ruskie. Jezu Chryste, Boże, Jezu Chryste, gdzie ty żeś poszedł? Powinieneś w ogóle iść. Żadnych. Pierogi, proszę. Pierogi. Te takie złociste. Z cebulką zbierano w ogródku. Telefe.com Warwick Studios prezentują Pasieka.